Hej, Hoskrzaty! Hej, Hoskrzaty! Serduszko czułe! Czy jesteście gotowi na naszą dzisiejszą zbiórkę? Zobaczcie. Świeci piękne słońce, więc czas założyć nasz wiosenny kapelusz. Mój, zobaczcie, jest piękny. Ma motylki i kurczaczki i baranki i króliczki. Wszystko co wiosną można zobaczyć. Także teraz jest czas na was, żeby każdy z was szybciutko poszedł i przyniósł kapelusz. I go zakładamy. Teraz jesteśmy gotowi na zbiórkę. Gotowi? Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się szło. Tra la 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 la. To teraz uwaga, biegniemy. Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się biegło. Tra la 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 la. Hej ho, hej ho, na zbiórkę by się skakało. Tra la, tra la, tra la 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 la. Jesteśmy gotowi, ćwiczenia zrobione. To czas na naszą zbiórkę, ale słuchajcie, kto chodzi w takim kapeluszu? No właśnie, w takim kapeluszu chodzi, zgadza się, ogrodnik. Posłuchajcie o pewnym ogrodniku. Pewien ogrodnik, o którym dziś mowa będzie, stworzył ogródek, a w nim skarby wszędzie. Ogrodnik codziennie sadzi, sieje i podlewa, a także czaruje świat i w piękny zmienia. Ogrodnik z magią ma dużo wspólnego, bo z małego nasionka urośnie całkiem coś dużego. Bo jak wytłumaczyć to zjawisko mamy? Według mnie to są właśnie czary. Z uczuciem plewi, uprawia, hoduje, co duże zbiory mu zawsze gwarantuje. Taczki, motyki, grabie i sekator używa codziennie do uprawy pola. Gdy na stole owoców, warzyw stoi pełna taca, pomyśl wtedy o ogrodniku, bo to jego ciężka praca. Piękne i kolorowe kwiaty to też jego sprawka i dzięki niemu każda kobieta może dostać bratka. A jeśli czarować chcesz i ty, zostań z nami ogrodnikiem w MIG. Czy chcecie być ogrodnikami? Ja też chcę być ogrodniczką, dlatego zakładamy nasz ogrodnikowy kapelusz. Bierzemy nasze rączki, bo właśnie tym czaruje ogrodnik. I on ma jeszcze, ma pewne rzeczy, które mu pomagają. Słuchajcie, te rzeczy schowały się u mnie w ogródku. Poniżej załączam wam zdjęcie, żebyście odnaleźli te rzeczy. Tych rzeczy jest 6. Zaznaczcie na tej kartce, zobaczymy, czy uda wam się odgadnąć. Gotowi? To zobaczmy, co się schowało w moim koszu. W moim koszu mam takie coś. Jak myślicie, co to może być? Tak, to jest właśnie klęcznik, ponieważ ogrodnik często pracuje na kolanach i bardzo by go bolały, to żeby było mu wygodniej, kładzie sobie klęcznik i na nim klęka, wtedy go tak kolana nie bolą. Zobaczmy, co jeszcze mamy. To są patyczki, na których piszemy, co posadziliśmy, ponieważ nasze nasionka są malutkie i nie widać je pod ziemią, a po pewnym czasie, tak jak i druhna zapomina, to wy pewnie też, byśmy zapomnieli, co tam posadziliśmy, a kiedy napiszemy tu, co sadzimy, wtedy będziemy pamiętać. Zgadza się, łopatka służy do wykopywania dziur i przygotowania ziemi do naszego sadzenia. To jest doniczka. Doniczka, do której możemy nasze nasionka posiać i poczekać, aż urosną, żeby potem je przysadzić do ziemi w ogródku. Rękawiczki. Nie ma nic ważniejszego w pracy ogrodnika niż rękawiczki. Będą nam służyć, żeby nasze ręce nie pokuły się, kiedy pracujemy w ogrodzie. Tak, sekator do obcinania niepotrzebnych nam rzeczy, kiedy na przykład już są gałązki uschnięte lub nasze kwiatki już trzeba je obciąć, to wtedy możemy sekatorem je przyciąć. Tak, to jest takie duże sitko, podobne do tego, co mamy w piaskownicach. Takie też mamy w ogródku. Kiedy przekopujemy naszą ziemię, przypujemy ją tutaj i przesiewamy, przesiewamy. Ziemia wypadnie, wyleci nam tutaj pod spodem, a na górze zostaną patyczki i wszystkie inne niepotrzebne rzeczy, których nie potrzebujemy w naszym ogródku, kiedy sadzimy kwiatki.
Mam jeszcze dla was zagadkę. Mam jeszcze takie coś. Jak myślicie, co to jest? Tak, to jest specjalna mała szklania. Zobaczcie, tutaj trzeba wsypać ziemię, nasze nasionka. Pod spodem nalewa się wody i przykrywa się to wszystko takim daszkiem. I to powstaje nasza mała szklania. Taką szklanię ustawiamy albo w dużej szklanie, którą mamy, albo ustawiamy ją w domu na półeczce. I kiedy nasze roślinki zaczną rosnąć i będą gotowe do przesadzenia, możemy je spokojnie przesadzić i wynieść na ogródek. Ale mieliśmy do kopania, mieliśmy do przesiewania, były rękawiczki, były doniczki, była szklania, ale słuchajcie, brakuje nam jednej ważnej rzeczy. Czy wiecie czego? Czegoś do podlewania. Czym ogrodnik podlewa ogród? Brakuje nam konewki i my dzisiaj taką konewkę zrobimy. A żeby zrobić konewkę, będzie nam potrzebna butelka. Może być po mleku, może być po soku. I będzie nam potrzebna pineska. Z pineską, kiedy będziemy nią wykonywać zadanie, dobrze by było, żeby pomogli nam rodzice lub starsza siostra lub brat. Zakręcamy naszą butelkę. Sprawdzamy, czy jest pusta. Pusta. Zakręcamy. Bierzemy naszą pineskę. I robimy w butelce dziurki. Kiedy już dziurki są zrobione, nalewamy do konewki wody. Nalana woda, to zaraz sprawdzimy, czy zadziała. Równo weźmie doniczkę. Gotowi? Działa. Konewka gotowa, ale ta konewka jest troszkę smutna. A konewki zuchowe i skrzetowe nie mogą być smutne. Przeważnie te skrzetowe są zawsze wesołe, dlatego potrzebne będą guziki, klej, tasiemka i mazaki. I wiecie, co teraz będziemy robić? Teraz jest zadanie, żebyśmy naszą konewkę ozdobili. Żeby już nie była smutna, tylko żeby była wesoła. Czekam na wykonanie waszego zadania. Serduszko czułe.